wiadomo, nieraz ten wolny czas też jest potrzebny. No, u mnie akurat w ostatnich tygodniach dosyć dużo to jazdy i widać, że to punktuje, plusuje, więc chyba tak po prostu musi być. Na pewno to, że wsiadasz na motocykl i lepiej go czujesz, łatwiej gdzieś się jeździ, bo to objeżdżenie jest coraz większe. A minusy? Kurczę, nie mam pojęcia, chyba tylko zmęczenie po prostu. Gdzieś wracasz do domu, jesteś mega zmęczony, w zasadzie od razu kładziesz się do łóżka. No ale co, jak widać chyba potrzebne jest to dużo tej jazdy. Na pewno zawody są ważniejsze, no bo treningi za dużo nie dają. Wiadomo, może iść dopasowanie motocykla na spokojnie, no ale zawody dają najwięcej tego objeżdżenia, więc raczej zawody. Oj, chyba nie, raczej nie. Przede wszystkim, tak jak już powiedziałem wcześniej, to zżycie z motocyklem, to rozjeżdżenie przede wszystkim wydaje mi się, że jest najważniejsze. No wiadomo, nieraz ten motocykl jest idealnie dopasowany, tak na przykład w drugim biegu, a gdzieś ja popełniał błędy, więc na pewno trzeba dużo analizować. Kurczę, chyba jak wygrywam bieg na pewno. Wiadomo, nieraz po wygranym biegu też się zmienia, ale raczej rzadko.